latach się pani uczyła, pani Zofio? Ja uczyłam się tu w jesienówce, to jeszcze nie było, bo ostatni rok, to dwa lata już się w tej szkole uczyłam. To byli prywatniarze, po domach chodzili ci nauczy. Było w czterech miejscach, szkoła była rozrzucona. A potem jak państwo wzięło pod rząd ten bo to do państwa należało, tam Abramowici mieszkali. No to już ja poszła, to już dwa lat chodziła do tej szkoły. No ale to już ja 7 lat, to nie wiem, czy jest skończyła, 6 już 7, bo ojciec mnie zmarł, trzeba było tu na gospodarce, ale ja dokończyła potem 7 lat, potem chodziła jeszcze na kurs wieczorowy, to skończyła 7 lat, no to wszystko, no chodziła do tej szkoły. A nauczycieli to było Dubaniewicz, Śląska była, no była ona to, była taka, oni pochodzili z rodziny niemieckiej, ale to Polacy byli. Z Poznania oni przyjechali tutaj do tej szkoły. Tak była, gdzie córkę miała, a ona to była panienką. Dubaniewicz był kawaler, ale potem jego ta żona tu panienko do szkoły uczyła i oni potem pożenili się, to wszystko. No to siedmioklasowa była od razu. To przychodzili tutaj o czarnego soku, z popiłówki, to mamy ksiądz kolega, ze mną chodził do szkoły, ksiądz Radurski. Ale już on zmarł, będzie temu chyba z 5 lat zmarł. Z tym tak dobry no kolega był do mnie, za jego zawsze jak chodził, czasem przyjeżdżał, to zawsze zachodził, to zawsze mówił, Zosiu, ty, ja za ciebie modlę się, a ty za mnie, to ja co roku na mego msza święte. To tamtym było, to tam nasze te historie, a ja na pamięć jeszcze od Mieszka pierwszego. Jak ja była w szkole, to my uczyli się. Od Mieszka pierwszego to była historia prawdziwa. Po Fruncie to już nie było historii. Od Mieszka pierwszego aż do Piłsudskiego. To ja to była, pamiętam tego. Bo jak umarł Piłsudski w 1937 roku, w 1937 roku to Piłsudski zmarł. W 1933, o. No to my byli 3 maja, obchodzili. Przeważnie 3 maja obchodzili. No mieli swój sztandar świętego Kazimierza. Nie wiem, czy on jest ten sztandar, czy był, bo był sztandar. Święty Kazimierz Królewicz, to był patron, to nasza Białostoczyzna, to między Litwy należał. To litewski, to byli, miała szkoła patrona świętego Kazimierza, był sztandar. To ja była sztandarowa, była z boku. No i tak, to wszystko było. No i to ja to lubiłam. No, przyrody i teraz historię ja lubię. No, przyjdzie wnuczek, to ja zawsze dawniej się opowiadam dla niej. No kiedy wszędzie był, kiedyś były królowa Jadwiga. Taka duża sala, to była sala gimnastyczna. Tam wisiał krzyż, orzeł. No i jeszcze był apel. Apel musieli wszystkie iść na modlitwę. I Żydzi też szli, choć stali, ale musieli iść. Oni tam nie odmawiali i był krzyż. Była Matka Boska, znaczy krzyż był, nie wiem, czy była jakaś Matka Boska, nie wiem, tylko krzyż był. I my mówili do Ducha Świętego, modlitwę Ojcze na zdrowaś Maryi do Ducha Świętego. I kiedy rano pierwszą zaszczyt, to mówili, kiedy rano sojzoro śpiewali. A potem była modlitwa do Ducha Świętego, odmówili. No i potem wszystkie, każda klasa odchodziła do swojego, każda grupa do swojej klasy. Tak było w szkole kiedyś. Teraz też jest, tylko się modlą na religii. A religia była w szkole wtedy? Była religia, prawda? Proszę? Religii dzieci się uczyły w szkole? A była religia. No. To świadectwo byli. A czy dużo uczniów było w szkole? Znaczy w klasie? Dużo uczniów było? Ile w pani klasie było? Było uczniów, sporo było, bo jeżeli przyłączyli się i tak. My nosili, musieli mieć grantowe ubranka albo fartuszki do szkoły i mundurki byli. Fartuszki byli i mundurki, granatowe. A czapki, a kabaretki takie mieli, wszystkie mieli. Jak idą
Defilada, czy do kościoła. Do kościoła to parami. Przychodzili wszystkie dzieci do szkoły, mm-hmm. brali sztandar i wszystkie klasy szli. Mm-hmm. Wszystkie długo idzie i potem w kościele żądanie, bo nie myśleli się. Każda klasa, od pierwszej nie była, drugiej knie, tylko trzecia, czwarta do siódmej. Mm-hmm. Te wszystkie klasy chodzili do szkoły, do kościoła. Mm-hmm. No to tego, to chodzili, była msza święta o dziewiątej. Aha. No było zawsze, to dla dzieci szkolnej dziewiąta była. Mm-hmm. I potem jej suma, więc już nie było, tylko dwie mszy były. Mm-hmm. Szkolna i suma. Pióro można było pióro, ale kto wieczne pióro miał, to nauczycielka wyrzucała. Nie wolno było pióro mhm. wiecznego, tylko musiała nauczyciel mieć. Tylko mieli kałamarzy, byli w każdej ławce wykręcone mhm. kałamarz. No i pisali piórem, piórami. Mhm. O trzeciej klasy dopiero. Pierwsza, druga to łówkiem pisali, a o mhm. trzeciej to już pisali obsadką. Mhm. A ile dni się pani uczyła? Ile dni do szkoły się chodziło? W sobotę były lekcje, w soboty? Proszę? Czy w soboty były lekcje, pani Zofio? W soboty były lekcje, w sobotę, tylko w niedzielę nie. Tam zaczęła Polska być. Tak. No, już Polska była, bo potem w XIX to już była już dobra Polska, już Piłsudski. No, zaczął już potem, przyjął te... No, to ja pamiętam. Opowieść o naszej szkole w Jasionówce rozpoczyna się od roku 1781. Istniała wówczas tak zwana szkoła parafialna. Późniejsze dzieje edukacji poznajemy dzięki wspomnieniom pana Łojewskiego i pana Radziukiewicza. Początkowo nauczanie odbywało się w domach prywatnych, między innymi na ulicach Grodzieńskiej i Białostockiej. W 1920 roku w części domu, wydzierżawionej przez Żyda, utworzono dwie klasy. W 1925 roku kolejne, na ulicy Korycińskiej. Podobno młodzież uczyła się wówczas języka niemieckiego i angielskiego. Momentem przełomowym były lata 1931-1932. Wówczas to szkoła jasionowska została przeniesiona do dawnego dworku hrabiego Wołowicza. Została ona wydzierżawiona od Abramowicza, który w tym czasie popadł w długi. Budynek dwukrotnie strawił pożar, ale szybko odbudowano go w niezmienionym kształcie. W 1944 roku Rosjanie utworzyli w dworku szkołę oficerską. Po wysłaniu żołnierzy na front budynek zajęła młodzież. Powstała szkoła rolnicza i podstawowa. W kolejnych latach utworzono Państwowe Liceum Rolnicze, do którego przyjmowano absolwentów z całego województwa białostockiego. A w roku 1949 powstaje Szkoła Hodowlana Trzody Chlewnej z internatem. Z opowieści naszych babci i dziadków dowiadujemy się, że klasy były liczne, a uczniowie przydzieleni do nich według miejsca zamieszkania. Szkoła była siedmioklasowa, a skala ocen pięciostopniowa. Na korytarzu często odbywały się apele, podczas których podawano wiadomości z kraju i ze świata. Warunki lokalowe były trudne. Brak toalet i bieżącej wody. Zimą ogrzewano szkołę piecem na węgiel. Do szkoły uczęszczali uczniowie różnych narodowości. Polacy, Tatarzy, Żydzi. W klasach uczyli się uczniowie z różnych roczników. Młodzież była zdyscyplinowana. Obawiała się też kar cielesnych. W latach 1952-56 siedmioklasiści kończyli naukę egzaminem, który odbywał się na koniec roku szkolnego. Taki stan rzeczy trwał do 1974 roku, kiedy to powstała zbiorcza szkoła gminna. Szkoła podstawowa nosi imię bohaterów Monte Cassino. Ważną datą jest rok 2000. Nastąpiło wówczas oddanie nowego budynku szkoły, w którym uczymy się po dzień dzisiejszy. Cóż można jeszcze o nas powiedzieć?
W naszej szkole przeszłość łączy się ze współczesnością. Bez wątpienia społeczność szkolna kultywuje chlubne tradycje patriotyczne i rozwija pasję uczniów. Gościliśmy w naszych murach takie znakomitości jak prezydenta na uchodźstwie, pana Ryszarda Kaczorowskiego. Kilka lat później jego żonę, Karolinę Kaczorowską. Poczet sztandarowy reprezentuje naszą szkołę podczas różnych ważnych rocznic. Pamiętamy o świętach narodowych 11 listopada, 3 maja, patronie szkoły. Poznajemy dziedzictwo naszych przodków i bohaterów. Jesteśmy dumni z historii i naszej tradycji naszej szkoły, naszej małej ojczyzny. Na koniec pragniemy dodać, że chętnie podróżujemy. Zwiedzamy różne zakątki Polski. Zobaczcie sami. Prawie 200-letniej historii, w której napotkano wiele przeszkód, docieramy do dnia dzisiejszego. Świat się zmienia, my się zmieniamy, ale mimo to staramy się w te zmiany wplatać nasze tradycje. Staramy się robić wszystko z pasją. My, uczniowie i nauczyciele, piszemy tę historię dalej.